Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć tak. Kiedy zszedł z tego świata mój ojciec, a był to rok 88, od razu przyszło mi do głowy, żeby coś zrobić i zachować to, co po nim zostało. A zostało dość dużo. I rzeźb, i obrazów, oczywiście rysunków, i dłut, wszystkie narzędzia zostały zachowane. I wtedy to ja postanowiłem zrobić taką izbę pamięci w swoim domu. Kosztowało to praca 3 lata. Trzeba było poświęcić, żeby zrobić to wszystko. I w końcu coś mi przyszło do głowy napisać taki wstęp. A skoro napisałem wstęp, no to trzeba później było pisać coś więcej jak wstęp, czyli książkę. Małą, ale zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Więc wdzięczność jest pamięcią serca, a chodziło mi o to, żeby w tej książce w jakiś sposób minimalny przynajmniej odwdzięczyć się rodzicom, ojcu za to, co dali mi, co z nimi przeszedłem. I piszę tak. Napisać książkę, wspomnienie o moim ojcu było marzeniem od dawna. Serce domagało się tego uporczywie, codziennie uporczywie i wreszcie wygrało. Bo oto książka o moim ojcu jest napisana. Widzę ją, dotykam i czuję wielki spokój. Pisząc ją, przeżywałem jeszcze raz moje szczęśliwe dzieciństwo i młodość u jego boku. Spełniło się moje marzenie, by pobyć z nim tak blisko, jak blisko mogą być ojciec i syn, związani na zawsze węzłem pokrewieństwa i miłości. Gdy pisałem, wydawało mi się, że to on kieruje moją myślą i moim piórem. Że to on podsuwa mi tematy, okoliczności, sytuacje, że to on, namacalny on, pilnuje mojej rzetelności, łagodnie i czule. I jeszcze te wiersze. Spuścizna poetycka mojego taty, odnaleziona przypadkiem, jakże wzruszająca. Gną się kolana, kiedy się czyta te wiersze, świadczące o głębokim i pokornym przymierzu z Panem Bogiem przez całe jego życie. To twój, tato, testament dla nas i wskazówka, jak mamy żyć. To był wstęp do tej książki. A teraz zacznę od tego, że urodził się. Urodził się 22 lipca 1922 roku, a właściwie to 10 lipca, taka malutka zmianka. I ślub rodziców odbył się w maju. Wiecie Państwo, jak to dawniej starsi ludzie mówili, że w maju ślub, szybki grób, albo tam jeszcze inaczej. Nie? I tak jakoś się stało, że 16 sierpnia 23 roku zmarła jego mama. Miał 16 miesięcy. Dziadek, nie wiem czy z woli rodziców, bo i tak to mogło być, albo po prostu z woli siostry rodzonej, zmarłej matki i ojca, postanowiła wyjść za mąż za dziadka. I po 3 miesiącach po śmierci odbył się ślub. I ta właśnie babcia Józefa zainteresowała się ojcem. Ojciec od młodości, kiedy skończył 7 lat, już marzył o tym, żeby rzeźbić. Rzeźba już w nim była. A dowodem tego jest to, że mając 7 lat, zrobił sobie, w jaki sposób to nie wiem, dłutka z parasola. Proszę zobaczyć, to są takie dłutka. I zrobił sobie nóż z brzytwy pradziadka czy dziadka i tym kozikiem, jak to ja nazywam, i tymi narzędziami zaczął rzeźbić. Rzeźbił małe takie pamiąteczki. No po prostu z kijków i rozdawał sąsiadom, rozdawał koleżankom, kolegom ze szkoły, no bo rzeczywiście on miał jakiś wygląd. Czy dobrze słychać, czy jednak dać mikrofon? Dobrze? No to proszę. I proszę Państwa, potem to coraz bardziej narastało. Wreszcie dowiedział się, że w Rymanowie została otwarta szkoła rzeźbiarstwa dla młodych chłopców. A to była pani Anna Działyńska Potocka, która założyła to. I proszę wyobrazić sobie, że nie poszedł do tej szkoły, bo nie miał możliwości. Zresztą uczęszczał do szkoły podstawowej, potem wybuchła wojna, został powołany do junaków,
pracował przy poszerzaniu Wisłoka między Łękami, a w Łękach, za Jasłem, tak dokładnie było. Tam nabawił się choroby tyfus brzuszny, no i znalazł się w szpitalu. Sytuacja była beznadziejna. Ksiądz, który go żegnał, bo tak można powiedzieć, powiedział w ten sposób: młodzieńcze, nie żal ci tego pięknego życia, a on powiedział o tym, kto inny decyduje. Po 3 latach spotkali się obaj pod szpitalem. I ten mówi: Mietku, ty żyjesz? Tak, żyję. I ten, wracając już z Junaków, jeszcze słaby, cały czas przebywał w domu, ale miał już warsztat większy i zajmował się w dzień pomocą rodzicom, czyli inaczej na roli, a potem wieczorem próbował rzeźbić. Było to w pierwszym budynku, tym, który znajdował się na ulicy Wschodniej wtedy jeszcze. Wschodniej 34 dokładnie. Tam mieszkał. Potem 15 września 1945 roku zawarł ślub z Michaliną Prync. Ona była półsierotą i on był półsierotą. Znali się stąd, że przechodził tamtędy codziennie do szkoły. I ja przyszedłem na świat 23 września 1947 roku. Wtedy tato przeniósł się już w 1945 roku do swojej żony, do domu, i tam zaczął tworzyć prawdziwy warsztat, warsztat rzeźbiarski. No, nie było to łatwe, pomieszczenie małe, ale uparty do końca chciał pokazać swoje ja. Był zdyscyplinowany i bardzo lubiany, co rzadko się zdarza, a może ja tak tylko powiedziałem, że teściowa przepadała za zięciem. Po prostu był oczkiem w głowie teściowej. I taka anegdotka, to już spoza, kiedy ojciec pracował w nocy z niedzieli na soboty na niedzielę. Była godzina 1 w nocy. I babcia przychodzi i mówi: Mieciu, wiesz, jakie jest przekazanie? Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. A tato zgasił światła i mówi: Mamo, ciemno, ale Pan Bóg nie powiedział, o której godzinie się dzień zaczyna. I to taka prawda. Zawsze miał jakieś wymówki. Robił, potem do tego warsztatu doszło 2 jego kolegów, między innymi pan Leopold Szewczyk i jego brat Czesław. Brat Czesław przyszedł przypadkowo, bo został zwolniony z pracy, nie miał pracy, a więc ojciec postanowił go uczyć rzeźby. No i całe swoje życie, od początku, jak zapamiętałem, właśnie to, co tu Państwo widzicie, Tobie, Matko, zaufałem. Cały czas z tą Matką Boską miał do czynienia. Od początku do końca. I rzeźbili we 3. Najpierw zarejestrował się w cechu. To była spółdzielnia rzemieślnicza w Krośnie. I wykonywali tam kasetki, piórniki, różne talerze, różnego rodzaju rzeźby. I to wywożono rano. Pamiętam, miałem wtedy, ja wiem, 5-6 lat, jak o 5 rano pakowano w takie wory, jak się kiedyś ziemniaki dawało, i wieźli te wory o 5 rano do Krosna. W tych worach oczywiście rzeźby różnego rodzaju, kasetki, o, takie właśnie jak tu. To były automaty tak zwane. I ten automat wyglądał w ten sposób, że do tego automatu wkładały się papierosy. A jak chciał sobie zapalić, to tutaj wyciągał sobie i papieros wyskakiwał. Można to oglądać, gdyby ktoś chciał sobie wziąć zobaczyć, to proszę bardzo. To były pierwsze takie rzeźby, które szły właśnie do Krosna. W Krośnie rozprowadzano to bardzo szybko i zapamiętałem jeden taki szczególny dzień, kiedy pojechał, a było to Mikołaja, świętego Mikołaja. I przyjechał ojciec z Krosna i taką ogromną pachę przywiózł. Ja nie wiedziałem, co to jest. Jak otworzył, a zobaczyłem rowerek na 3 kółkach, możecie sobie Państwo wyobrazić, jak dziecko reaguje na takie coś. No myślałem, że z radości oszaleje.
I jest tutaj zdjęcie właśnie to, jak jeżdżę na rowerku, pole ptaku już później. No oczywiście była to zasługa mamy i zasługa ojca. To pierwsze taki wstrząs mój. Pracowali bardzo ciężko. Pracowali do późno w nocy, czasem i do pierwszej, czasem i do drugiej w nocy, czasem stawał wcześniej, ale myśmy zawsze wiedzieli, kiedy ojciec wstaje, bo śpiewał, kiedy rannem wstają zorze. Czyli ojciec w warsztacie. Wszystkie nasze dzienne sprawy, czyli ojciec idzie spać. Tak można było to zrozumieć. Drodzy Państwo, w 1945 roku do Iwonicza zawitał niejaki pan Antoni Sacha. Antoni Sacha, który był właścicielem firmy Sztuka w Gdyni na Starowiejskiej 32. Pamiętam tego pana, przyjechał, ale już w późniejszych latach, bo urodziłem się w 1947. I nawiązał z ojcem współpracę. Ojciec podpisał umowę i do końca życia współpracowali razem, wysyłał tam właśnie rzeźby. Co różnie to bywało. No, trzeba było na pocztę zawieźć 20 kg, to nie tak dużo było, ale dzisiaj wstydziliby się, gdyby przyszło dziecku dać kolaskę tak zwaną, robioną, czyli dwa koła i zrobioną, jak koń, który ciągnął, i jechać tą kolaską na pocztę, wieść. Myśmy to właśnie robili, pomagaliśmy, jak tylko było możliwe. Życie było bardzo trudne i bardzo ciężkie. Ja akurat nie wtedy zacząłem chodzić do szkoły. Jak pan mówi, to szukam zdjęć, które są umieszczone. O, jest właśnie to zdjęcie, na którym jadę. No, wprawdzie szukałem pięknych kobiet, ale żadna mnie nie chciała. I taka prawda. No i proszę Państwa, była taka sytuacja, że potem, kiedy poszedłem do szkoły, w klasie trzeciej szliśmy z ojcem do kościoła i z balkonu zaprosił mnie do siebie profesor Stanisław Gromek. I rozpoczęła się moja nowa kariera dzięki ojcu właśnie. Bo on mnie namówił na to. I dzięki niemu zostałem muzykiem. Dzięki niemu zostałem nauczycielem. Płacił 150 zł, a za takiego jedną rzeźbę 120 zł brał. Czyli trzeba było robić to 3-4 dni. Nie było to łatwe życie. To jest właśnie pan Antoni Sacha z żoną i z ojcem, kiedy przyjechali do Iwonicza. To jest właśnie Antoni Sacha. Facet, który objechał całą Europę i świat, można powiedzieć. Był założycielem teatru, prowadził teatr, znał 4 języki obce i miał świetny głos. I on właśnie długo przyjaźnił się z moim ojcem. Nawet spotkali się raz w Gdyni, a tutaj przyjeżdżał. O właśnie, idę na lekcję do profesora Gromka. Proszę zobaczyć, jaki był futerał. To była tak zwana trumna, zbite z desek. I raz tak sobie pozwoliłem z domu, bo tam taka górka była, usiąść i zjechać na tej trumnie. I zjechałem tak, że skrzypce poleciały do śniegu, a z drugiej strony zostało to pudełko. Tak to wyglądało. No to przypuszczał. Po ukończeniu ogniska muzycznego w szkole w Krośnie, no poszedłem do Liceum Ogólnokształcącego Kopernika. Dzięki ojcu, bo znowu ojciec cały czas finansował, a proszę Państwa, to nie było tak jak dzisiaj. Dostawałem dziennie 2 złote, żeby kupić sobie orężadę i bułkę. I byłem wdzięczny za to. A dzisiaj daj człowieku 2 złote. Śmiech, prawda? Taka prawda była. A jak później już w starszych latach, kiedy robiłem studium nauczycielskie, chodziłem do studium nauczycielskiego i dało mi 2 złote, kupiłem sobie 10 papierosów i zostało mi na bułkę zaledwie. Tak też bywało. No i tak żeśmy to jakoś pchali do przodu. Po ukończeniu studium nauczycielskiego w 1967 roku dostałem się do szkoły w Iwoniczu Zdroju jako nauczyciel muzyki. A ojciec w tym samym roku zakończył kurs mistrzowski i został mistrzem rzeźbiarstwa w drewnie. I przyszedł do mnie i mówi tak: słuchaj synu, już nie jestem najgłupszym człowiekiem w Iwoniczu.
Dosłownie powtarzam te słowa, które mówi. Ty jesteś nauczycielem muzyki, masz prawo uczyć muzykę i w szkole, a ja, popatrz się, mam prawo uczyć w szkołach zawodowych rzeźby w drewnie. Czyli jesteśmy na sobie równi. Jego miłość do mnie i moja do niego to przedstawiała się różnie. Proszę sobie wyobrazić, że jakbym miał dzień nauczyciela, ja miałem i schodziłem 200 metrów niżej, przechodząc do jego domu, to ojciec czekał na drodze, żeby mi złożyć życzenia. Taki był. Dyplom mistrzowski, proszę bardzo, ojca, który dostał w pewnym czasie. No ale on uczył rzeźbiarzy młodszych, to znaczy tak jeszcze nie mając dyplomu. Bo prosili tam rodzice, przychodzili, to tam pokazywał, w jaki sposób można tą rzeźbę robić. On zaś sam na początku uczył się u swojego stryja bardzo krótko, bo oni robili płaskorzeźby, a ojciec cały czas robił tylko figurki. Po prostu nie lubiał robić, umiał robić i robił bardzo ładnie, ale robił figurki. I teraz historia następna. Z Iwonicza ludzie masowo wyjeżdżali do pracy do Ameryki i tam pozostawali. Przyjeżdżali do ojca, po prostu drzwi się nie zamykały, prosząc o to, żeby zrobił figurkę Araba, Beduina. O proszę, to są figurki są, te, które on robił, bo to są figurki Święty Józef, to całkiem co innego, ale... Jak będzie warsztat, tak, to opowiem wtedy. Ale taka sytuacja była, że robił właśnie różnego rodzaju figury i te figury zabierali mieszkańcy Iwonicza. Ja jako 12-letni chłopiec siadałem do autobusu PKS. Najpierw autobus PKS to była ciężarówka, w środku ławy, światełko świeciło się tylko w środku i odsuwało się szybkę i krzyczał kierowca. Krzyżówki, no to wiadomo było, gdzie trzeba wysiadać, nie? A później już jeździły te 22-osobowe tak zwane stonki, myśmy nazywali. To jest tutaj produkowane blisko na Podkarpaciu. I woziłem te rzeźby na krzyżówki do, pamiętam nazwiska wszystkich tych, do których jeździłem. Jeździłem do państwa Ryglów na Zaolzie, jeździłem do państwa Suchów na Zaolzie, tak nazywali, bo ja nie wiem nawet dokładnie, to za rzeką i Wąką tam, w którejś stronę. Jeździłem do Ryglów, jednych, drugich, aż na Młyn, do Rymanowa. No, był zamówień tak bardzo dużo, że ja byłem tylko na posyłki, no, ale cieszyłem się, że mogłem ojcu pomóc przynajmniej w taki sposób. I jeden taki wieczór, bardzo przykry, który sobie przypominam, siedzieliśmy razem, gdzieś godzina prawie 24 dochodziła. Ja mówię, tato, ja idę spać, bo jestem już zmęczony, a ty też kończ pracę, idziemy do góry. Tato nie poszedł, został. I w pewnym momencie ja słyszę jakiś huk, coś się stało. Otwieram drzwi, wychodzi ojciec, podpiera się ciupagą, prawdziwą ciupagą góralską, którą dostał na pamiątkę. Noga zgięta, na drugiej tak ledwo się do góry posuwa. Patrzę, a on tym dłutem, który tu przyniosłem, jest też na zdjęciu tam, do kości. Sunęło mu się z kamienia, jak rzeźbił orła i wplombał sobie tutaj do kości. Co się okazało? Nic mamie nie powiedział, ja to umyłem wszystko. Zaopatrywaliśmy razem w innym pokoju, żeby nie było widać, bo by pomdlały wszystkie, jakby zobaczyły tą krew miednicy, która była. A tato mówi tak, idź do babci i poproś ją o wodę utlenioną, bo się skończyła. Poszedłem do babci, jak biedna babcia, bo miała jedno oko, więc dała wodę borową do oczu. Zalaliśmy tą wodą. Zawiązał sobie tą nogę i proszę mi wierzyć, o godzinie 6 poszedł na warzelnię do pracy, bo już od 61 roku zaczął pracować na warzelni, ze względu na to, że to zdrowie jego zaczęło wysiadać pomalutku. Ciśnienie, a bał się, żeby utrzymać jakoś rodzinę. I pierwsza jego praca to była w pakowni kostki borowinowej. Jak się idzie do Bełkotki. I tak
stałem raz z ojcem, a idą ludzie i mówią: Panie Mieczysławie, co pan, co z panem się dzieje? Złote ręce do łopaty? Wtedy dyrektorem uzdrowiska był dyrektor Długosz. Wezwał ojca, ponieważ widział, że ojciec ma dar do rzeźby, i z 10-centymetrowej takiej tafli dużej soli poprosił go, żeby wyrzeźbił źródła, te, które dzisiaj są. Ojciec mówi: tak, panie dyrektorze, wyrzeźbię, tylko bardzo proszę kupić źródła, bo te dłuta angielskie nie pozwolę, żeby zacząć robić, bo mi później się zniszczą. Zrobił to i została wysłana z soli do Ministerstwa Służby Zdrowia. Natomiast druga paczka, którą pamiętam, dyrektor Długosz poprosił go, żeby zrobił skrzynię rzeźbioną. Zrobił skrzynię rzeźbioną, do tej skrzyni włożyli sól i wysłali sól do królowej Elżbiety II. I jest podziękowanie do dyrektora Długosza za to, co zostało przesłane. Jest oryginał. Także tak samo, proszę mi wierzyć, robił masę orłów. I przyszło dwóch panów do domu, zamówili orła, ale panie Nycz, nie taki orzeł, jak pan robi tutaj. Ma być biały w kropeczki. Amerykański orzeł. I okazało się, że po 3-4 latach, jeśli państwo, ktoś starszy pamięta takie nazwisko, Józef Krycki, który mieszkał nad rzeką Iwonką, wyjechał na stałe do Ameryki i pisze do ojca list: Mieczysławie, twój orzeł stoi u Reagana w Białym Domu. Bo tam można było zwiedzać, więc chodzili ludzie, a on był rzeźbiarzem, z ciekawości poszedł. Czyli to jest drugi przypadek. A trzeci to dostał podziękowanie od ojca świętego Jana Pawła II za rzeźbę, którąśmy obaj wymyślili. Siedliśmy w niedzielę, a ojciec mówi tak: pomóż synu głową, co zrobić. Ja mówię: ja bym tak, tato, nie możesz słuchać i nie słuchać, ale ja bym zrobił małego góralika z ciupaszką takiego klęczącego, starego też kapelusz z boku, to znaczy jodłę, a na jodle małą kapliczkę Matki Boskiej Częstochowskiej. A wtedy nasz organista świętej pamięci Stanisław Pelczar przywiózł oryginalne zdjęcie Matki Boskiej Częstochowskiej i to wkleił tam do środka. I to poszło właśnie do Ojca Świętego. I Ojciec Święty zapytał tego człowieka, który przywiózł, bo to był Francuz, który na stałe mieszkał, znaczy Polak, ale mieszkał na stałe we Francji. Napisał podziękowanie. Niestety nie mogłem tego znaleźć, ponieważ moje siostry się rozchorowały, opuściły dom, a on już by w innym domu mieszkały i tego nie znalazłem, za co strasznie żałuję, że nie mogłem tego widzieć. Tak, 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 bo to ja widzę, że to za długo to trwa wszystko, bo to jest jeszcze... Tak. To znaczy książkę przywiózł tutaj pan Jan, można sobie u niego nabyć i zapraszamy w taką wirtualną podróż do ekspozycji muzealnej, którą też można zwiedzać. Mamy tutaj 10 mieści na ulicy Braci Kazurów w Iwaniczu-Zdroju u pana Jana w domu. I jeżeli ktoś będzie chciał, to pod tym numerem telefonu można będzie się z panem tylko skontaktować się ze mną, żeby był w domu, no i mógł pokazać to, co rzeczywiście chciałbym pokazać. Proszę państwa, to są pierwszy ten obraz, który pokazuje dłuta. Tych dłut jest ponad 100. Jest blat, tylko blat, mówię, warsztatu, który ma 102 lata, natomiast nóżki już musiały być zrobione, ponieważ kornik swoje robił. Dalej jest brus, który, mimigło jest brus, czyli do ostrzenia narzędzi. Dłuta musiały być tak naostrzone, żeby były tak ostre, jak to rzeźbiarze mówili, żeby miały jad. Jak miały jad, czyli jak się ogolił rękę, to znaczy się, że jest ostre. Dalej są wszystkie jego narzędzia, tam które, a z boku przy lampie stoi cały czas krzyżyk, który został zrobiony, o ten. Ja żałuję, że go polakierowałem, bo to lata swoje ma.
stale zawsze miał to na stole. Tutaj, proszę Państwa, to są jego rysunki. Najpierw, zanim zrobił coś, to sobie rysował i narysował rysunki. Te rysunki, potem te rzeźby to już są robione przeze mnie, dwie. A stało się to tak, że ojciec, o, to będę może mówił tak, jak jest, żeby nie zmieniać. To jest dziewięć sił, który zamówił ksiądz Jan Romp u ojca do Francji, ponieważ zachorowała gospodyni i trzeba było taką rzeźbę dać, a ordynatorzy i lekarze we Francji cieszyli się, bo to przynosiło im szczęście. Robił to bardzo długo, bo to jest w powiększeniu, a mniejsze to kosztowało więcej pracy. I o właśnie ojciec jest tu i zrobił dwie figurki. Te dwie figurki to są ofiarowane moim wnukom, moim dzieciom, czyli jego wnukom, tak, na pierwszą komunię świętą. To wykonane przez niego. A to jest moja rzeźba, to jest moja rzeźba, to moja, to. Tamte rzeźby są rodziny Szulów. I to, co puściłem Państwu też tą kasetkę, to rodzina Szulów była bardzo blisko powiązana z rodziną Nyczów. Po prostu to prawdziwa rodzina. No. I to rzeźbiarstwo rozwinęło się tutaj, jak na osiedlu poręby. Jak mi kiedyś powiedział pan magister Michalak, że to są poręby. I tak właśnie tam zaczęło się to prawdziwe rzeźbiarstwo. Początek to był taki, że mieli stół, dłuta, siekierkę, heble, to wszystko. A potem w 50 roku już rozbudowano i został duży warsztat, gdzie stryj prowadził. Tu są właśnie ich rzeźby jeszcze. To są już moje rzeźby. Ta Matka Boska ma 80 lat. Jak Państwo będziecie zwiedzać u mnie, jak przyjdziecie, to zobaczycie rysunek, który został odbity i zrobiony. Właśnie to zrobił siostrze mamy. Tu są piły, które mają po 90 lat, natomiast tutaj z boku są z korzeni buka. W niedzielę wybieraliśmy się zawsze na spacer, braliśmy piłeczkę i jak wywalony był buk, to obcinało się korzenie. I z korzeni wyrabiane były świeczniki. Te świeczniki, no to masa tych świeczników było. Tu są właśnie dłuta, tu są heble. Jedne mają 90 lat, drugie 40, bo ja ich kupowałem już dla siebie. No i tu wszystkie te przyrządy z bliska, brus do ostrzenia, no i piły te najstarsze 90 lat. Jeden jedyny obraz, który namalował, to zwykłą farbką akwarelą, taką jak to dzieci w szkole malowały i więcej nie malował. I dlatego postanowiłem ten obraz oprawić i zostawić. Natomiast to są jego figury. Rodzina górali na górze, cała. To tego chłopka ja zaszkicowałem. Krakowiaków i górali. Proszę? Krakowiaków i górali. Krakowiacy są tu. Trzyma pod rękę krakowiankę i tańczy, tak? Górale z boku, to są figury. To są już figurki, tylko on nie robił figur dużych. Wielkości 30 do 40 centymetrów. Czyli pan Jan musi zrobić tutaj do krakowiaka. Tak, ja zrobię. Ja jestem sam figurą, wystarczy. Tutaj, o właśnie, tu są te świeczniki bliżej zrobione. Tu robił, to najbardziej schodziło w Iwoniczu do Ameryki. Chłop niosący drzewo. I to był to drwal go nazywał, tak. I proszę sobie wyobrazić, że pewnego pięknego dnia ojciec skończył takiego drwala, wytarł go już papierem ściernym. Nagle, myśmy myśleli, że mu się coś w głowę stało, wziął siekierę i pach na pół. Mama się rozpłakała, nogi mi się roztrzęsły, co się dzieje? A on mówi, pęknięta podstawa, tandety ode mnie nikt brał nie będzie. A jak będę żył, to jeszcze nie jednego zrobię. Koniec. Taka była jego... Nigdy nie dał coś takiego, co by było nieodpowiednio zrobione. To są sarenki powiększone, proszę Państwa. Te sarenki, nie wiem, czy w mniejszym tym są, czy nie. Ich nóżka jest cieńsza od zapałki. W rzeczywistości, bo to jest powiększone. I przyjechał profesor z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy i mówi tak, panie, to chyba człowiek nie robił. Jak?
Jak on tam wszedł dłutkiem? Nie wiem. Po prostu mam całą kolekcję, mam 7 sztuk takich właśnie saren. To są te dłuta. I tu jest to największe dłuto, o, którym się posługiwał do orłów. Trzeba było mieć siłę trochę i chęć, żeby to zrobić. Tu jest ta Matka Boska właśnie, o której już wspomniałem. No i te wszystkie rzeźby się powtarzają. To jest orzeł, bo musicie Państwo wiedzieć, że w Wilniczu oprócz mojego ojca i świetnego stryja Szula i Feliksa, bo to Nycze i Szule to była rodzina, to jeszcze byli tacy, którzy się bawili rzeźbą. I tą rzeźbą bawił się właśnie Tadeusz Turek i zrobił orła, ale na wzór orła robionego przez Leopolda Szewczyka. Niestety nie udało mi się zdobyć ani jednego zdjęcia, które by przedstawiało ani jednej figury Leopolda Szewczyka. Tutaj jest taki stół, na stole jest ojciec, jest mama, to widzę, znaczy zdjęcia, nie? Tutaj jest ciekawa jedna rzecz. Mówię do ojca tak, tato, widzisz, co się dzieje, bo już miał raka i choroba posuwała się coraz bardziej. Bardzo cię proszę, zrób mi twarz górala. Bardzo cię proszę, bo ja wiem, że ja umiem robić, ale mi nie pozwolił robić, dlatego że ja byłem skrzypkiem, grałem na skrzypcach, oj, przeciąłem sobie palucha. Jak przeciąłem palec, zabronione było. Więc kiedy rozrzeźbiłem? Rzeźbiłem wtedy, kiedy ojciec szedł na 11 do pracy, w nocy. Schodził rano, ale nie musiałem posprzątać tak trzaski, żeby nie było widać, że coś leży. Mało tego, a jakbym ruszył dłutko, to musiałem położyć w tym samym miejscu, bo on tak jak klawiaturę wszystko miał przez tyle lat. Nie dało się pocyganić. I robiłem właśnie po nocy. I tato nie zdążył skończyć, zmarł, ale twarz zrobił, samą twarz. Ucho, tamte włosy, to co było najtrudniejsze. Pochowaliśmy ojca, robię porządek w domu, patrzę, Boże, twarz jest. I wtedy wziąłem się za robotę i zrobiłem tą, co Państwo się widzieli, talerz od razu. Za 3 dni był zrobiony. I poszedłem do stryja, pokazuję, mówi, co ty mnie szarujesz? To ojca robota, mówię, jak ojca robota? I Zakopiańczycy, ponieważ przyjeżdżało bardzo dużo ludzi, handlarzy, przywieźli mi 400 takich wieszków, to się nazywało, do zrobienia. Cały rok robiłem twarze. No to trochę tych twarzy się nauczył robić. Taka prawda jest. To jest Beduin albo Arab, jak to chce, to tak mówili. Tak mówili i to też bardzo dużo szło do Ameryki właśnie i Iwoniczanie brali, kupowali. Tam to ma 70 lat, ten bocian. To był prezent, jak ślub był, to zamawiali na ślub właśnie taki prezent z dziećmi, że bocian przynosi dzieci. I właśnie tam na początku jest on, jak robi rzeźby i między innymi robi właśnie, stoi tam bocian, to widać w tym, na zdjęciu. A teraz może po kolei. A więc tak, najstarszym z rzeźbiarzy był Paweł Szul. Paweł Szul pochodził z Rublika Królewskiego, przeniósł się do Iwonicza, a dość często przyjeżdżał i zostawał, żeby uczyć młodych chłopców pokazywać, jak się rzeźbi. A to jest jego syn Piotr Szul. Dalej, to jest właśnie ten Piotr Szul już później, który uczył mojego ojca, mojego stryja, no całą rodzinę wyuczył. A sam prowadził warsztat rzeźbiarski o dużym zasięgu. Potem siostra jego, Anna Penar, jego syn Kazimierz, który zginął tragicznie na rajsach i do dziś nie mogę przeboleć znieczulicy iwonickich ludzi. Kiedy widzieli, że coś się z nim dzieje w przyczepie autobusowej, nie wyszła taka zawieja, że nie było widać świata. A temu się zrobiło niedobrze i wychodził. I wiedzieli o tym, że się zrobiło niedobrze. Oślepił go samochód ciężarowy na miejscu. Tak skończył Kazimierz Szul. Tu jest Józef Szul, jego syn młodszy. Bardzo młody, zmarł, no jak choroba to choroba. Tu jest jego córka Helena, bo też i kobiety właśnie rzeźbiły, nie tylko mężczyźni, kobiety też rzeźbiły. Tu jest jego zięć Władysław Stronczak, czyli też, tu jest Leopold Szewczyk, który siostrę miał z ZSRR, była mężatką pilota jakiegoś tam, nawet sam tam jeździł,
od czasu do czasu. Tu jest stryj Felix, którego ojciec bardzo lubił i on mu właśnie też pomagał, a tu jest jego syn Kazimierz. Pięknie robił, aż pewnego dnia przestał robić, bo tata wziął i już gotowym prawie wierzchkiem, bo tak to mówili, wierzch na album, nie? Był, gdzieś tam przedziurawił go na wylot, i złapał i uderzył go w głowę, pękło na pół, mówi, od dziś nie rzeźbię. I już więcej do dłuta nie wziął do ręki, ale był naprawdę zdolny człowiek. Tu jest ojciec, tu jest jego brat stryj, tu jest pan Sieńczak i tu Sieńczak. Tu Zbigniew, ten, który kapliczkę zrobił tam na górze, jak się jedzie na klimkówkę, a ten robił talerze, robił różnego rodzaju, już wprowadzał innowacje innych rzeźb, nie tylko takich, jak robili oni. Tu jest pan Fryc Kazimierz, dla których zaskoczeniem było, że prowadzi jedynkę sklep, a on właśnie uczył się rzeźby u mojego ojca i współpracował z firmą Sztuka. Robił orły. To jest Tadeusz Turek, który naprawiał maszyny do szycia. A właśnie jego rzeźbę pokazywałem tam. I tu jest Walenty Turek. To jest ten z Turkówki, dziadziu, który robił laski, noże takie do przecięcia tych gazet, bo przed tym się gazety przecinało, inne ciekawe rzeczy i sprzedawał je pod Excelsiorem. No bo to wszystko tu szło. I to jest Władysław Krupa, który też był rzeźbiarzem, też rzeźbił. No i to by byli ci, powiedziałbym tak, półzawodowi. A jeszcze tu jest Stanisław Pelczar, organista. To był członek komisji w ocenie na egzaminu na mistrza. To był pan Jakubowicz, który prowadził sklep ten rzeźba ludowa. To był pan Ginda z Iwonicza, przyjaciel ojca i mój. A to jest pan Ginalski. Pana Ginalskiego znałem jako nauczyciela ze szkoły z miejsca piastowego, ale robił piękne rzeczy też. To są rzeźbiarze ludowi, to co pokazywałem. A ci są rzeźbiarzami artystami, czyli artyści ludowi, artyści rzeźbiarze. To jest Kenar Antoni, ten, który był długie lata kierownikiem, później dyrektorem Szkoły Zakopiańskiej. To jest Władysław Kandefer, uczeń Dunikowskiego, czy asystent Dunikowskiego, może i uczeń, nie wiem. To jest Józef Kandefer, też po Wyższej Szkole Akademii Sztuk Pięknych. To jest Piotr Kenar, też z rodziny Kenarów i jeden, no nie mogę w tej chwili pozwolić sobie na czytanie, bo to by było za długo, był jeszcze Józiu Kenar, który zginął tragicznie na przejściu w Warszawie, tuż przed swoim domem, ale bardzo zdolny i wykształcony artysta rzeźbiarz. To tak by można mówić o rzeźbiarzach. No, oni wszyscy utrzymywali kontakty z Łemkami, bo Łemki byli tam na Wólce, przyjaźnili się, spotykali się i z jednym z wybitnych takich artystów to był Orysik, Walenty Orysik, Jan Orysik i Andrzej Orysik, było ich trzech, tylko Andrzej i Jan to byli synowie, a Michał to był ojciec ich. Zrobił takie rzeźby, robił i miniaturowe i robił wielkości naturalnej człowieka. Postawił w Gąszczu przy drzewach i kuracjusze szli i mówili dzień dobry. Kłaniali się, bo myśleli, że to żywy człowiek. Taka prawda. Przyjeżdżali, zamawiali, to właśnie on był. No, później jak zostali wysiedleni, najszybciej prawdopodobnie zginął Janek, bo robił wszelkiego rodzaju popiersia, robił Słowackiego, Mickiewicza, robił naszych tych znanych, a między innymi udało mu się zrobić po pierwsze Lenina. No i w ten sposób zakończył swoje życie. Tak by wyglądało, jeśli chodzi o... Orysika, tylko nie mogę odwrócić, bo jest dziwny program, który mogę sobie... No o czym? Na chwilę poszukam takiego, żeby było lepsze. Nie, no to... Jeszcze oprócz tego, że byli rzeźbiarze, to byli inni, bo kultura była kulturą. Na Połoninach była restauracja. Jak była restauracja na Połoninach, to grali tam muzycy, grali na wesela, grali dancingi były. Wszystko zostało zlikwidowane. Nie ma teraz. No bo wiadomo, że to jest. Ja bym miał tyle, jeśli chodzi o to. No
swoje wypowiedzi, bo ja dużo jeszcze mógłbym mówić, bo były takie, jeszcze jedną taką powiem ci, śmieszną sytuację. Siedzi tato w domu, przed nim stół rzeźbiarski, słoneczko pięknie świeci. Nagle ja patrzę, ojciec wyciąga parasol i rozkłada. Myślę, co się dzieje? A mama coś tam krzyczała do niego z kuchni. A on mówi, to nie słyszysz, jak pioruny strzelają? Ja nie wiedziałem, dalej nie wiedziałem, o co chodzi. Ale mama przestała krzyczeć, złożył to, możemy pracować dalej. I jeszcze jeden taki przypadek, proszę Państwa, a to już mówiłem, nie będę powtarzał. Dobrze, to tak. Ja tak. Dziękuję serdecznie. Ja bym mógł jeszcze gadać i gadać, ale to za dużo. Obchodziliśmy 17 września, było uroczyste otwarcie ekspozycji muzealnej. Obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin ojca, ale też niedługo obchodziliśmy 75. rocznicę urodzin dziadka. Także gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poświęcenie izby. Hrabia Michał Załuski wpisuje się do księgi, bo przecinał wstęgę, jak my chodzili do domu, a tam drugi hrabia kiedyś, a dziś dyrektor uzdrowiska, pan Komornicki. No, taka prawda. O, tu stoimy wszyscy, w tym tu jest ten krzyżyk, o którym mówiłem. To jest już ta ekspozycja i już jest dom. Zwróćcie Państwo uwagę, że dookoła jest zrobiona baazeria. Robiłem ją sam, a wszystkie kwiatki, nie kwiatuszki, ojciec rysował, ja odbijałem, kalkowałem i paliłem prądem. Kosztowało to troszeczkę pracy. O. Tu są jeszcze takie robione przeze mnie grzybki, lampki nocne dla swoich sióstr na imieninę. Kosztowało roboty niesamowicie. O. I tu ojciec, data urodzin i data śmierci. I tu jestem właśnie, niedokończony góral. To ma tylko zrobione, a to i później brali ode mnie te górale niedokończone, a płacili za całość. Tyle zyskałem. No i tu też to co myśmy mówili, to jest, później była msza święta, a najpiękniejszą, cudowną historią byli, jak moi koledzy przyjechali mi zagrać. Dla mnie i dla ojca, z Filharmonia Rzeszowska. Jest zespół po 13. Panią wicedyrektor Gregorowicz. Ja przejechałem z Iwonicza z ludźmi 240 razy. Przewiozłem ludzi przez 26 lat. Czyli coś się stało. Dostałem nagrodę marszałka Deptuły 2000. Taka prawda była. Niech to ktoś zrobi, ja mu pogratuluję. A ja zaczynam dalej jeździć, bo 6 grudnia się wybieram, bo jest Mikołaja i zapraszam na koncert. Mikołajowy, piękny koncert 6 grudnia.